Dzień dobry Państwu. Tym razem w tej scenerii będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością. I tego ranka zastanowimy się nad popularnymi niektórymi komunałami, jakie nam się wmawia. Na przykład wmawiało nam się oczywiście, że jest wielkie zagrożenie medyczno-mikrobiologiczne i tak dalej. Wszystkie przymiotniki od rzeczownikowe były odmieniane. A jednocześnie w wielu miejscach, no u nas nie, no bo najweselszy barak w całym tym wariatkowie, jak niektórzy powiedzieli, w niektórych miejscach wywalano na przykład medyków z niby przeciążonych szpitali, dlatego że nie chcieli się poddać jakimś tam zabiegom. I nie tylko zresztą medyków. Trzeba myśleć, zbierać fakty i samemu dochodzić do wniosków. To nie jest trudne o przecie propagandzie, wystarczy patrzeć tylko na rzeczywistość i naprawdę logicznie analizować. Wiem, większość ludzi ma z tym problem, bo jeśli jest się tylko konsumentem i pasażerem, który przychodzi do pracy tylko po to, żeby siedzieć za biurkiem i jechać tak jak się jedzie w autobusie czy w pociągu i czekać od pierwszego do pierwszego, aż pensja wpłynie, no to jest wtedy ciężko tak myśleć i się czeka na serwowaną papkę codziennie. Albo myśli się, że tam co robi sąsiadka, która ciekawsza jest od mojej żony, i albo na odwrót sąsiad, który ciekawszy jest od mojego męża, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma się czasu na myślenie, albo myśli się o innych tam dziwacznych i niekoniecznie użytecznych rzeczach. Niemniej jednak często dochodzę do wniosku, że w pewnym momencie dochodzi już do takich przegięć, że nie da się kłamać większej grupy ludzi przez dłuższy czas. Dlatego czasami rządzący nami zmieniają strategię, ale przed tym, zanim tą strategię zmienią, to wypuszczają swoich takich panów pajaców, jak słynny pan George S., jak słynny pan Bill G., czy pan Klaus ostatnio. No a przeważnie, jak to mówiłem, są to panowie po 80, którzy chcieliby nam zrobić piękny komunistyczny świat, w którym już żyć nie będą, a sami wypaśli się na świecie dość dobrze działający. Więc wypuszcza się ich, oni tam mówią jakieś pomysły i sprawdza się, jak opinia publiczna reaguje, a potem stara się to wprowadzać lub nie, albo zmienia się co innego. Dlatego uważnie słuchajmy, co politycy oraz ci ludzie wpływowi mówią, bo oni wbrew pozorom mówią to, co chcą zrobić, tylko trzeba ich dobrze słuchać i odpowiednio buczeć, protestować i dawać oznaki niezadowolenia, ponieważ jest ich bardzo mało i boją się tych właśnie ludów wszelakich, jakby zaczęły naprawdę się organizować przeciwko nim. Wtedy oni już nic nie zrobią, bo ilu ludzi przekupią, żeby za nimi stanęło. A jak słyszałem raz dobre powiedzenie, pieniądze nie są warte tego, żeby za nie umierać. Więc nie kupi się za pieniądze wszystkiego. Jeszcze ciekawym aspektem jest to, że mówię, już to mówiłem, jeden świrus mikro został zastąpiony, zwłaszcza u nas w Polsce i w regionie, świrusem makro, czyli tak zwaną awanturą ukraińską i wielką migracją ze wschodu na zachód. Kolejnym takim banialukiem, który się powtarza intelektualnym, jest to, co. I tutaj trochę szkoda, bo jako historyka pana Nowaka Andrzeja bardzo cenię. Można powiedzieć, że po 50 ponad latach kontynuuje dzieło w nowej odsłonie pana Pawła Jasienicy. I za to naprawdę człowieka bardzo cenię. Niemniej jednak ostatnio na internecie pojawiło się parę wywiadów z tym panem, który stwierdza, Rosji są bardzo potrzebni ludzie, dlatego męczą Ukrainę, Rosja ma problemy ludnościowe. No ma, no ale to nie tylko Rosja, dzisiaj w Chinach jest z tym problem. Nawet dzietność globalna Indii spadła poniżej dwojga dzieci na kobietę, zwłaszcza w dużych miastach jest takie jak Bombaj, teraz Mumbai, czy Delhi jest duże przycięcie dzietności. O Dalekim Wschodzie, typu Korea, Japonia, to nawet Tajlandia już jest kiepsko, co już mówiłem, to mówić nie chcę. Nawet na Bahamach dzietność jest już 1,4. Na Kubie drugi rok z rzędu już jest więcej zgonów niż urodzeń. A to też coś mówi, a Latynosi są przecież słynni, czy Tajowie ze swojego temperamentu erotycznego i ostatnio, jeszcze do niedawna, znani z rozrodczości. Teraz już widać, jest inaczej. Więc tutaj mówienie, że Rosja tylko potrzebuje ludzi i dlatego Ukrainę, która już wymiera od lat, ludność od 1992 roku skurczyła im się już od 52 milionów do 40 chyba 4. No to już jest dość słabo.
I nie tylko wskutek emigracji, ale także wskutek no, zapaści demograficznej totalnej we wszystkich warstwach społecznych i narodowościowych, więc to jest trochę nadużycie. Poza tym, dlaczego wypędza się tyle milionów ludzi na zachód tymi bombardowaniami, tymi działaniami militarnymi, dlaczego się wypędza na zachód? To jest prosta, by zachód destabilizować i wpływać na jego politykę wobec Rosji, żeby zrobić go wobec Rosji uległym. No i tam pan Andrzej Nowak i jemu podobni zwolennicy mówią, no ale Rosjanie już z Donbasu rzekomo uprowadzili 800 tysięcy ludzi. Ajajajajaj, nawet jeśli jest to prawda, no to co załatwi 800 tysięcy ludzi przy takich niedoborach demograficznych, jak ma Rosja? I zresztą już nie tylko, bo nawet ich partner Chiny zaczyna już mieć ten problem. Może jeszcze nie w tej skali, jak co niektóre kraje, ale już są na bardzo dobrej drodze. No i tak samo, no, że niby port w Szanghaju, niby wielki wybuch najsłynniejszej choroby na świecie, a tak naprawdę chodzi o to, że to co mówiłem, jeśli to jest prawda, to co się w Szanghaju dzieje, bo nie mamy obecnie dobrych informacji z Chin, niemniej jednak ja tam trochę mam swoje źródła i z tego co widzę, to Chiny chcą raz zablokować, nawet ryzykując swoje straty, dużą część zyskownego handlu z Zachodem, żeby wywołać straty. Plus testują, na ile można tresować ludność, kiedy będzie się przeprowadzało jakąś operację geopolityczną, czytaj militarną, o militarnym znaczeniu, i wywoła ona duże niedobory przez dłuższy czas. Tak to w zasadzie widzę. O co mniej więcej tu chodzi, jeśli się patrzy na to logicznie, jeśli to jest prawda, to co się tam dzieje. I dlatego trzeba zbierać fakty i wyciągać wnioski. I dokładnie mocno przesiewać to, co do nas dochodzi. I wtedy będziemy rozumieć i będziemy też odpowiednio działać. 20-30% populacji świadomej i głośnej uchroni nas od wizji pięknego świata zbzikowanych bogatych panów, którzy by chcieli nam wprowadzić kolejną wersję komunizmu. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.